W zadaniu 12 będziemy rozwiązywali równanie. No i teraz spójrzmy. Tutaj pojawiają nam się pierwiastki drugiego stopnia, ponieważ no tej dwójki w stopniu pierwiastka zapisywać nie trzeba. Pamiętajcie o tym, że na przykład tutaj między tym naszym x a pierwiastkiem mamy mnożenie, czyli to równanie możemy sobie tak naprawdę zapisać w takiej postaci, że mamy x razy pierwiastek z 9, odjąć 2 do kwadratu równa się x razy pierwiastek z 25 plus pierwiastek z 4. No i teraz pierwiastek z 9, pierwiastek drugiego stopnia z 9 to będzie 3, ponieważ 3 do kwadratu da nam 9. Mamy zatem x razy 3, a zapiszemy to jako 3x. Najpierw liczba, dopiero później literka. Odjąć 2 do potęgi drugiej to 2 razy 2, czyli 4, równa się. Pierwiastek drugiego stopnia z 25 to będzie 5, czyli x razy 5 zapiszemy jako 5x i dodać pierwiastek z 4 to będzie 2. Następnie przenosimy wyrazy z x na lewą stronę, czyli to 5x, zatem 3x przepiszemy, odjąć 5x, równa się 2 zostaje, minus 4 przenosimy, czyli mamy plus 4. 3 odjąć 5 to minus 2x, równa się 2 plus 4, 6. No i żeby wyznaczyć x-a, obie strony równania dzielimy przez minus 2. Zatem x to będzie 6 podzielić przez minus 2, czyli minus 3. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj znowu pojawia nam się pierwiastek, czyli pierwiastek z 4 to będzie 2. Między pierwiastkiem a nawiasem mamy mnożenie, czyli zapiszmy, że mamy 2 razy x dodać 4 podniesione do potęgi zerowej to będzie 1, ponieważ każda liczba oprócz 0 podniesiona do potęgi zerowej właśnie da nam 1, czyli mamy 1. Równa się. Tutaj, jeżeli mamy minus przed pierwiastkiem, no to obliczmy sobie pierwiastek. Pierwiastek z 16 to będzie 4. Mamy minus, czyli minus 4. Odjąć x. W kolejnym kroku pozbędziemy się tego nawiasu, czyli w ten sposób, że wymnożymy wszystkie wyrazy, które są w nawiasie, przez 2. 2 razy x to 2x. 2 razy 1 to będzie 2. Równa się minus 4 odjąć x. No i należy to sobie uporządkować. Czyli 2x przepisujemy, bo znajduje się po dobrej stronie. Minus x przenosimy, czyli mamy plus x. Równa się minus 4 zostawiamy. Dwójkę przenosimy, czyli zmieniamy znak. Przy x mamy 1. Czyli 2 plus 1 to 3x, minus 4 odjąć 2 to minus 6, no i należy jeszcze obie strony podzielić przez liczbę przy x, czyli trójkę, zatem x to minus 2. Spójrzmy teraz na podpunkt C, no i najpierw zajmiemy się tym pierwiastkiem, który mamy w mianowniku. Pierwiastek z 36, jest to pierwiastek drugiego stopnia, czyli otrzymamy 6, ponieważ 6 do drugiej potęgi da nam 36, czyli zapiszemy, że mamy x podzielić przez 6. Dodać. Teraz tutaj podnosimy pierwiastek do potęgi drugiej. No i możemy to sobie obliczyć na dwa sposoby. Przede wszystkim, jeżeli coś podnosimy do drugiej potęgi, czyli do kwadratu, to znaczy, że tę liczbę, którą mamy, mnożymy przez siebie dwa razy. No bo gdy na przykład mamy 3 do potęgi drugiej, to otrzymamy 3 razy 3, czyli 9. Zatem pierwiastek drugiego stopnia z 2 do kwadratu rozpiszemy jako pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, a w przypadku mnożenia pierwiastków tego samego stopnia możemy zapisać sobie taki duży pierwiastek i pomnożyć te liczby, które tutaj mamy, czyli otrzymamy pierwiastek drugiego stopnia z 4, a jest to po prostu równe 2, czyli z tego otrzymamy dwójkę. Ale jest także bardzo fajny wzór, z którego warto korzystać. Otóż gdy mamy jakiś pierwiastek bez stopnia,
Na przykład, no weźmy sobie jakąś liczbę, może tak Wam będzie wygodniej. Czyli mamy pierwiastek z dwóch stopnia B i podniesiemy to do potęgi, która jest równa stopniowi tego pierwiastka. Czyli tu mamy B, tu mamy B. To wówczas od razu otrzymamy liczbę podpierwiastkową. Czyli na przykład, gdy mamy pierwiastek z 3/7 stopnia i podniesiemy to sobie do potęgi siódmej, to mamy tak, pierwiastek stopnia siódmego do potęgi siódmej, czyli naszym wynikiem będzie 3. Tego w ogóle nie trzeba w ten sposób wymnażać, od razu możemy zapisać wynik. No i spójrzmy dalej. Co mamy tutaj? Mamy x dodać 3 do potęgi zerowej to 1, pierwiastek z 9 to będzie 3, no i odjąć x. W kolejnym kroku możemy zauważyć, że przeszkadzają nam te mianowniki. Mamy 6 i mamy 3, czyli my byśmy chcieli się pozbyć tych mianowników. Czyli musimy pomnożyć całe równanie przez 6. Dlaczego? Bo gdy mamy 6 i 3, to traktujcie to sobie, jakbyście mieli na przykład takie dwa ułamki. 1/6 i 1/3. I co byłoby wspólnym mianownikiem? No wspólnym mianownikiem byłaby 6. Dlatego obie strony tego równania właśnie mnożymy przez 6. Oczywiście 6 możemy zapisać także jako 6/1, to też jest równe 6. Tak jak powiedziałam, mnożymy całe równanie, czyli wszystkie wyrazy, które w tym równaniu występują. Wyrazów mamy 4. Wyrazy są oddzielone od siebie plusem, minusem, znakiem równości. Czyli to jest wyraz pierwszy. Mamy plusik, czyli tu mamy wyraz drugi, mamy równa się, czyli to jest wyraz trzeci, cały ten ułamek, odjąć x i to będzie wyraz czwarty. I teraz każdy z tych wyrazów mnożymy przez 6. Ponieważ tutaj mamy ułamek, to ja 6 zapiszę jako 6/1. Będzie nam wygodniej skracać. Razy pierwszy wyraz, dodać, mamy wyraz drugi, no ale tutaj mam po prostu 2, czyli 6 razy 2 to 12. Równa się, mamy ułamek, czyli zapiszmy 6/1 razy ułamek, czyli x plus 1 przez 3. No i tutaj będzie można od razu sobie pomnożyć. 6 razy x to będzie 6x, czyli odjąć 6x. Czyli jak zauważyliście, 6, którą mieliśmy tutaj, wykorzystaliśmy sobie 4 razy, ponieważ mamy 4 wyrazy w tym równaniu. No i teraz co nam to da? Otóż możemy tutaj sobie skrócić te 6 i mamy wówczas 1 razy x to x, x przez 1 to nadal x. Dodać 12 równa się. Tutaj skrócimy przez 3, czyli mamy 1 oraz 2, a więc 2 mnożymy przez cały ten licznik. Czyli zapisujemy 2 razy, otwieramy nawias i zapiszemy x plus 1, no i jeszcze odjąć 6x. Ten nawias tutaj jest konieczny, bo gdybyście zapisali to sobie bez nawiasu, czyli w takiej postaci, to by oznaczało, że przez 2 mnożymy tylko x. A to nie jest prawda, ponieważ ta dwójka znajduje się przed całym tym wyrażeniem, czyli to oznacza, że przez 2 musimy pomnożyć i x, i 1. Dlatego to sobie zapisujemy w nawiasie. Następnie wykonujemy tutaj mnożenie, czyli przepiszmy. 2 razy x to 2x, 2 razy 1 to 2, odjąć 6x. Możemy tutaj zredukować wyrazy podobne. Zatem 2x odjąć 6x to minus 4x, no i plus 2. Następnie przenosimy wyrazy z x na lewą stronę, bez x na prawą. Czyli x nam pozostaje po dobrej stronie. Przenosimy minus 4x, czyli zmieniamy znak, równa się. Po prawej stronie była 2 na plusie, tak, liczba dodatnia. Natomiast 12 przenosimy, czyli zapiszemy odjąć 12. Przy tym x mamy 1, czyli 1 plus 4 to 5x. 2 odjąć 12 to minus 10. Żeby wyznaczyć x, obie strony dzielimy przez 5,
Zatem x to minus 2 i to będzie nasze rozwiązanie. Spójrzmy na podpunkt ostatni, czyli najpierw tak, przypiszmy sobie x-a, dodać 6 do potęgi zerowej to 1 przez 3. Odjąć. No tutaj najpierw zajmiemy się tym ułamkiem, tym licznikiem, czy może tym nawiasem, który mamy, czyli dwójkę zostawmy i mamy teraz minus 9 do potęgi zerowej. I tutaj także uwaga, bo możemy mieć dwa zapisy. Możemy mieć tak, minus 9 do potęgi zerowej i wówczas tutaj otrzymamy 1, ponieważ każda liczba oprócz 0 podniesiona do potęgi zerowej jest zawsze równa 1. Ale my mamy troszkę inny zapis. My mamy minus 9 do potęgi zerowej. Czyli z tego otrzymamy 1, ale tutaj jeszcze mamy minus, czyli tak naprawdę otrzymamy minus 1. I o tym musicie pamiętać. Możecie to także sobie rozpisać, zobaczcie w ten sposób, że to minus 9 do potęgi zerowej to będzie minus 1 razy 9 do potęgi zerowej. Zgodnie z kolejnością wykonywania działań, najpierw potęgowanie, czyli 9 do potęgi zerowej to 1, minus 1 razy 1 da nam minus 1, czyli to, co otrzymaliśmy tutaj, ale wydaje mi się, że ten sposób jest prostszy, tak, że obliczamy to, co mamy podniesione do potęgi zerowej, z tego mamy jedynkę, no i tu jeszcze dopisujemy sobie minus, ale to wynika z tego działania. No dobra, czyli mamy z tego minus 1, dodać x, a w mianowniku mamy 9, równa się. 3 do potęgi zerowej to 1, pierwiastek z 9 to będzie 3, odjąć x, 3 do potęgi drugiej to 3 razy 3, czyli 9. Co możemy zrobić dalej? No następnie należałoby na przykład wymnożyć sobie ten licznik, czy ten nawias, te wyrazy w nawiasie przez 2, czyli pierwszy ułamek przepiszmy. Mamy odjąć. 2 razy minus 1 to minus 2, 2 razy x to 2x przez 9. No i resztę przepiszmy. A następnie w kolejnym kroku fajnie byłoby się pozbyć mianowników. Czyli pomnożymy obie strony tego równania przez 9, no bo w mianownikach mamy trójkę i dziewiątkę, czyli gdybyśmy mieli takie ułamki, czyli w mianownikach trójkę i dziewiątkę i chcielibyśmy sprowadzić to do wspólnego mianownika, to wspólnym mianownikiem byłoby 9. Natomiast ponieważ tutaj mamy wszędzie ułamki, to tą dziewiątkę zapiszemy jako 9 pierwszych. I znowu mnożymy każdy z wyrazów przez 9 pierwszych. To jest wyraz pierwszy, bo to jest nasz pierwszy ułamek, mamy odjąć. To jest wyraz drugi, tu mamy wyraz trzeci, a to będzie wyraz czwarty. I każdy z wyrazów mnożymy przez 9. No to zaczynamy. Mamy tak, 9 pierwszych razy pierwszy ułamek, czyli x plus 1 przez 3. Odjąć 9 pierwszych razy drugi wyraz, czyli minus 2 plus 2x przez 9, równa się 9 pierwszych razy wyraz trzeci, odjąć 9 pierwszych razy wyraz czwarty. No i teraz po kolei. Tutaj możemy sobie skrócić przez 3, czyli mamy 3 razy cały licznik, czyli x plus 1, zapisujemy w nawiasie. Tu możemy skrócić przez 9, no i nam zostanie minus 1, może tą minus 1 zapiszmy. Także musimy zapisać nawias, ponieważ ten minus będzie nam zmieniał znaki na przeciwne. Czyli otwieramy nawias, mamy minus 2 plus 2x, równa się, skracamy przez 3, czyli 3 razy 1 to 3, 3 pierwsze to 3, odjąć, skracamy, minus 1 razy x, to będzie minus x. No i teraz lecimy dalej. Mamy nawiasy, czyli ten nawias pomnożymy przez 3. 3 razy x to 3x, 3 razy 1 to 3. Ten nawias mnożymy przez minus 1. Minus 1 razy minus 2 to plus 2, minus 1 razy 2x to minus 2x,
równa się 3 odjąć x. Możemy tutaj zredukować wyrazy podobne. 3 odjąć 2 to 1. 1x zapiszemy jako x. 3 dodać 2 to będzie 5. Równa się 3 odjąć x. No i przenosimy x na jedną stronę, liczby na stronę drugą. Czyli tego x zostawimy, ale tego należy przenieść. Czyli będzie dodać x. Równa się. Ta trójka jest po dobrej stronie, ale piątkę będziemy przenosili, czyli zapiszemy odjąć 5. Tutaj przy x-ach mamy jedynki, czyli 1 plus 1 to 2, x, a 3 odjąć 5 to minus 2. Zatem, żeby wyznaczyć x-a, podzielmy obie strony przez 2, czyli x to minus 1,